tym bardzo rzadkim widokiem zaczynamy nowego vloga. Mata, buty, spodenki do treningu, w sensie wszystkie, cały zestaw do ćwiczeń. Może świadczyć tylko woda też pod pachą, może świadczyć tylko o jednym. W końcu się zmotywowałam i ruszam na zajęcia na siłowni, więc wielki dzień. Nadszedł ten wielki dzień, kiedy Katarzyna wraca na siłownię. Nie jestem zbyt dobrze przygotowana, dlatego że nie mam torby w ogóle żadnej na siłownię. Nie mogłam znaleźć plecaka, ale to nic. Mam buty, wezmę je do ręki, woda, mata i lecę się ruszyć. Brakuje mi endorfin. Muszę dać głowie trochę odetchnąć od rozkminiania, myślenia, analizowania. Po prostu brakuje mi ruchu. Tak, więc zaczynamy trening. Zbieram się właśnie do pracy, ale chciałam Wam pokazać mój najnowszy zapach perfumeryjny. Dlaczego to? O, mocniej wystarczyło. Pokazywałam Wam jakieś takie szybkie zakupy na Instagramie niedawno, w weekend. I między innymi kupiłam nowy zapach, który mi się bardzo podoba. I używam go codziennie od tego czasu, nawet jak nie wychodzę z domu, bo po prostu lubię nim pachnieć. Kupiłam też dla swojej mamy inne połączenie, takie z limonką i bergamotką. Tu nie potrafię Wam powiedzieć, czym to pachnie, natomiast ten zapach mi się szalenie podoba właśnie na takie upalne, gorące dni jak dzisiaj. Mamy godzinę 7:21, ja zmykam dzisiaj dużo wcześniej do pracy, ale później będzie ten dzień, podejrzewam, że może się rozwinąć w dwie różne strony, w dwa różne kierunki, albo wszystko się skończy szybciej i spokojniej, albo będzie trwało dłużej i wtedy no, muszę jakieś tam jeszcze pozałatwiać, więc jadę wcześniej. Jeszcze kawka, szybkie mycie zębów na koniec i zmykam do pracy. Miałam coś do załatwienia w jednej z galerii, więc wstąpiłam przy okazji do Zary i mierzę tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, koszula w takie piękne, trochę indyjskie wzory, ładne, różowe takie kolory. Ona przykuła, te kolory głównie przykuły moją uwagę. Koszula jest ładna, ona co prawda wydaje mi się, że jest zrobiona w 100% z poliestru niestety. Natomiast ma bardzo fajny krób, ma takie szersze rękawy. Jest trochę, jak widzicie, prześwitująca, ale mimo tego, że miałam czarną bieliznę, to nie było tak tragicznie. Nie kupiłam jej. Natomiast na dole mam białe spodnie. One są wykonane w 100% z lnu. Jak na białe spodnie lniane są stosunkowo grube, chociaż i tak moja czarna bielizna spod spodu wystaje. Chociaż generalnie uważam, że i tak są grubsze niż wiele spodni tego typu dostępnych w innych sklepach. Są naprawdę fajne. Ja tu mierzyłam chyba M-ki. Wydaje mi się, że mogłabym spróbować spokojnie zmierzyć S-kę. Spodnie są bardzo komfortowe, to trzeba przyznać, mają kieszenie, troczki tutaj w pasie. No, potencjalnie są, uważam, do kupienia, bo to jest też taki krój idealny, krój i w ogóle skład materiału idealny na lato, mimo że są długie spodnie, to nie będziemy się w nich tak straszliwie gotować. Koszula M-ka, spodnie, tak mi się wydaje, że też mierzę w rozmiarze M. Kolejne dwie rzeczy, tutaj już mamy totalnie czarny look, kamizelka, takie kamizelki garniturowe bardzo mi się ostatnio podobają właśnie do takich szerokich, czy długich spodni z rozszerzoną nogawką lub do takich bardziej eleganckich shortów materiałowych, krótkich spodni. Ta kamizelka niestety jest na mnie za duża, to jest w ogóle rozmiar chyba S, natomiast jakby za duża jest w biuście i to nie za bardzo mi się podobało. Takich kamizelek jest bardzo dużo, więc ja tą odpuszczę, bo ona nie była idealna, jeśli chodzi jakby o moje potrzeby. No i do tego spodnie, również takie właśnie szerokie nogawki. Te spodnie mierzę w rozmiarze S i ja jeszcze później mierzyłam inny kolor tych spodni w rozmiarze M i te drugie finalnie ze mną w ogóle wyszły ze sklepu, kupiłam je. One są co prawda wykonane w 100% z poliestru, ale są bardzo, bardzo wygodne. Chodzę już w tych jasnych, więc mogę Wam je serdecznie polecić. I tutaj
Kolejną rzeczą jest taka kamizelka, którą teraz widzicie na ekranie. Ona jest bardzo ładnie wykonana, przykuła moje oko, bo to jest taki trochę krój, jakby a la bomberki, tylko właśnie z obciętymi rękawami. Ściągacz w pasie, bardzo mi się podoba to, jak ona wygląda. Te takie szersze, nie rękawy, tylko ramiona tutaj fajnie wyglądają. Jest ładnie wykonana, trochę tak jakby surowo wykończona, bo jest taka postrzępiona na rogach, co też uważam, że dodaje jej uroku. Ona wygląda tak bardzo nowocześnie, moim zdaniem. Podobała mi się, nie kupiłam jej, bo też aktualnie były straszne upały i bym nie chodziła w niej. Natomiast czy tak na gołą skórę, czy t-shirt pod spodem też byłaby super. Potencjalnie będę jeszcze może o niej myśleć. Swoje robi już, kochani. Zmniejszymy, żebym się tego znowu nie podgrzała za bardzo, tak? Ale to pachnie ją. Sama mi go zjadła, powiem ci. Nie wiem, czy nie muszę zapalić światła, czy mnie tutaj będziecie widzieć, ale wróciłam przed chwileczką do domu. Mamy piątkowy wieczór, godzina 20. Po pracy wparowałam tutaj szybko, zabrałam młodego, polecieliśmy na spacer. Później z nim tu szybko musiałam wrócić i zasuwać na paznokcie. Mam nowe paznokcie, tym razem takie jaśniutkie. Tutaj jest teraz strasznie ciemno, nie będziecie pewnie zbyt wiele widzieć, ale pokażę Wam je jutro w świetle dziennym, dlatego że są przepiękne. One mają delikatną drobinkę, która się bardzo ładnie błyszczy, natomiast tak nie widać w ogóle, żeby miały cokolwiek błyszczącego. I bardzo Wam polecam. Jakby jestem tak zachwycona miejscem, do którego chodzę na paznokcie. Przede wszystkim miejscem, atmosferą, tym jak, na jakim poziomie jest ta usługa. Milena, która prowadzi salon, która robi mi paznokcie, jest cudowną kobietą, cudowną osobą, jest świetna w tym, co robi, ale przede wszystkim jest bardzo fajnym człowiekiem i bardzo lubię tam chodzić, naprawdę. Polecam Wam, bo paznokcie są pięknie zawsze zrobione i naprawdę moim zdaniem to jest w ogóle odkrycie. Ja jestem tak wdzięczna, że na nią trafiłam kiedyś totalnym przypadkiem. I chodzę teraz do niej już ponad pół roku w zasadzie. Zawsze nie kombinuję nic, wiecie, nie chcę zmieniać, bo jestem absolutnie zachwycona nią i w ogóle tak, nie zamierzam, jakbym się miała przeprowadzić na drugą stronę miasta, to też tutaj do niej będę przyjeżdżać. Ale chciałam Wam pokazać, ponieważ może zapalę jednak światło. Do mojej małej kolekcji tych kosmetyków z AA, tych kremowych, chodź, będziesz jadł za chwilę, dołączył bronzer. Udało mi się go dzisiaj dostać w Rossmanie i mam już teraz wszystkie trzy. To światło tu niewiele dało. Wszystkie trzy kosmetyki, będę go testować, też za niedługo zobaczymy, jak on się sprawdzi. Próbowałam na ręce i wyglądał ładnie i słyszałam też bardzo dużo dobrych opinii na temat tych produktów wszystkich, bo ile wiedziałam, tak, że wiem, że róż i rozświetlacz są świetne, tak z bronzerem nie miałam styczności. Kupiłam sobie dzisiaj wino, które za mną chodzi od tygodnia, ponieważ w zeszłym tygodniu byłam w jednej knajpie i właśnie piłam to wino, piłam lampkę, to jest Solaris z winnicy Turnała. Piłam lampkę i to wino jest tak pyszne, że dzisiaj jak rozmawiałam ze znajomą, która właśnie opowiadała o tam wczorajszym swoim wieczorze i mówiła, że było tak gorąco, była z mężem, coś zjeść poszli i że napiła się lampki zimnego, schłodzonego, białego wina i to jej przyniosło taką jakąś ulgę w tym upale, że ja pomyślałam, tak, chcę kupić to wino i byłam w dwóch miejscach, nie było go. W tym trzecim miejscu nie będzie, to już totalnie odpuszczę i to będzie oznaczało, że po prostu no nie miało dzisiaj wpaść w moje ręce, natomiast było i bardzo Wam je polecam. Jeśli lubicie białe wina, ono jest takie rzeźkie, takie lekkie, takie jakieś, no ja je bardzo lubię właśnie na takie letnie, wieczorne upały. Teraz już było chłodniej, więc zaraz tutaj wjeżdża sweter, wjeżdża kieliszek wina, biorę komputer albo jeszcze książkę, bo jeszcze jest, nie jest na tyle ciemno, żebym nie mogła czytać na zewnątrz. I zaczynam w ten oto sposób weekend. Jutro na 10 jadę na zajęcie na siłowni. Nie ukrywam, wkręciłam się i już nie mogę się trochę doczekać. Powiem Wam, że byłam wczoraj też i naprawdę było super i cieszę się, że idę jutro. Więc tak.
Jestem zadowolona z tego, z tych kilku ostatnich dni i czuję się jakoś tak szczęśliwa, więc wino, książka, komputer, film, taras i błogi relaks. Co ta twoja matka znowu nakupowała, co? Lesiek, to nam ma pomóc, przetrwać upały. Tak, tak. Uwaga, z drogi, ja też jestem głodna, już ci będę dawać jeść. Więc tak, mamy wielkie pudło, a w tym wielkim pudle jest ochładzacz powietrza. Może ja wam pokażę jeszcze, jak to wygląda tutaj, jaką to ma nazwę, w sensie jak się dokładnie nazywa. To jest najprostsza wersja, która jest dostępna w Dysonie. On tylko oczyszcza, ale oczyszcza i chłodzi. Natomiast jest takim najprostszym i też tam najtańszym oczyszczaczem u nich dostępnym. Ten, który moja mama ma w domu, który ma już kilka dobrych lat, jest taki bardziej wykaszony. One trochę się teraz zmieniły, też są cały czas dostępne, natomiast są bardzo drogie, są dużo droższe. Tamten taki wyświetlacz, macie aplikacje, jest więcej gadżetów. Tutaj jest bardzo prosta sprawa, dlatego że po prostu podpinamy to do prądu. Mamy pilota, sterujemy pilotem, nie mamy dostępu do żadnej aplikacji, ani nic takiego. I po prostu ma nam oczyszczać i chłodzić trochę powietrze. Mi jest tutaj potwornie gorąco, ja bardzo nie chciałam kupować takiego klimatyzatora, który, wiecie, wystawia się, też taką rurę się wystawia na zewnątrz. Pewnie gdyby to mieszkanie miało klimat, by nie narzekała, ale jakoś, wiecie, to jest taka klima wiszący taki ten element, jakoś bardziej, a to taki klimatyzator, no coś niekoniecznie. No więc wybrałam Dysona i zastanawiałam się też nad tym droższym modelem, który ten kosztował 1500 zł, ten następny jakby w kolejce, nazwijmy to, który jeszcze ma jakieś tam inne filtry, coś tam ma jeszcze i właśnie nawet ten dostęp do aplikacji jako dodatek, Bayer, i ma taki wyświetlacz, na którym widać, czy jaka jest jakość powietrza w pomieszczeniu. On kosztował 300 niecałe bez złotówki, a później jeszcze są już wyższe modele. Otworzyć, ok. Natomiast stwierdziłam, że taki nam w zupełności wystarczy, on już, tak? I też pani mówił, że ten jest trochę mocniejszy od tego właśnie 3300. Musimy się tego tutaj dostać. Instrukcja, ok. A, dobra, to jest oddzielne. Mamy tą część jedną, tu jest pilot. Klik, dobra. Teraz muszę jakoś wyciągnąć to drugie. Chcę do tego dostać, już zmachałam. Dzisiaj byłam rano na siłowni, na treningu, dosyć intensywnym. Miałam w ogóle bardzo aktywny dzień. Mamy 17 za 10, a ja mam już 12 ponad tysięcy kroków zrobionych. Trening, no i dużo rzeczy zdążyłam w domu tutaj zrobić. Więc od rana działamy, nie wiem już. I zaraz to odpalamy, bo po prostu można się tutaj ugotować. Jest tak gorąco, że to jest ostatnie piętro i to też myślę, że ma bardzo duży wpływ na to, jak tu jest ciepło. Dobrze, tu jest napisane klik. Jeszcze coś jest. Chyba nie ma znaczenia, w którą stronę. No i był klik. O, jak przyjemnie. I tutaj tym pilotem możecie sobie ustawić właśnie moc. To jest gdzieś taki mały wyświetlaczyk. O, tutaj jest takie maleństwo, które pokazuje nam, że to jest teraz 10, czyli chyba najmocniej. Możemy oczywiście zmniejszyć, ustawić jakiś czas. Nie za bardzo, a nie, to włącz, wyłącz. Tu mamy, żeby się ruszał. O, widzicie, miałam nadzieję, że tak. Jest jakiś czas, ale tego na razie nie będziemy wystawiać. Dobra, ja go stawiam
gdzieś, gdzie jest kontakt, myślę, tylko na tym, gdzie my go damy, Leon. Żebyś ty już się, kochanie, mogła tutaj nieładnie chłodzić. Jak dzisiaj są idealne do tego, żeby robić pranie, dlatego że rzeczy schną po prostu w przeciągu tak zwanej sekundy, więc zastanawiam się, co by tutaj dzisiaj jeszcze wyprać, żeby właśnie korzystać z tego, że jest taki upał. Powiem wam, że nagrałam przed chwilą film właśnie z rzeczami, które teraz składam. I to był błąd trochę, dlatego że myślałam, że się roztopię. I musiałam co chwilę przerywać i iść wycierać pot z twarzy. Mówię to owem, bo po prostu jest tak gorąco. Mierzenie ciuchów wtedy nie jest. Więc szybko przebrałam się w taką sukienkę, która jest turbo zwiewna w ogóle, praktycznie niewyczuwalna. Ale tak, w krytycznym nawet momencie włożyłam głowę do lodówki na chwilę. Gdyż myślałam, że po prostu się roztopię. To mieszkanie jest cudowne i uwielbiam je i bardzo dobrze się tutaj czuję i bardzo dobrze mi się tutaj mieszka. Chyba też szorty muszę wyprać, bo się pobrudziłam tu balsamem brązującym. Nie, jest okej. Ale niestety tutaj jest upiornie gorąco. Jest jasno, jest dużo miejsca, wszystko super, uwielbiam to miejsce. Natomiast nie ma tutaj klimatyzacji i to jest bardzo, bardzo uciążliwe. Przejdę się zaraz do Żabki kupić lód, bo mi się skończył, ale po prostu wylewam w siebie jakieś hektolitry wody, którą zresztą sobie, wiecie, gazuję. Później ją chowam do lodówki i ratuję się nią. Gdzieś szklankę jeszcze z cytryną po prostu piję, ale lód by mi się bardzo przydał, a niestety już mi się skończył. Ten Dyson, który... Ten Dyson, którego wczoraj kupiłam, to jest urządzenie, które ma oczyszczać powietrze i je trochę chłodzić przez to, że po prostu mamy ruch powietrza. Czyli działa to trochę jak wentylator, natomiast to nie jest klimatyzator, to nie bucha zimnym powietrzem, takim zimnym. Daje jakąś ulgę na pewno, no ale teraz wiecie co, na zewnątrz mój zegarek pokazuje, że jest 31 stopni, a tu nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest 40. Tak jak ja wcześniej dobrze znosiłam upały, tak teraz, nie wiem, moja mama przyjeżdża za tydzień, ona w domu ma klimatyzację i się chłodzi i ja nie wiem, jak ona tutaj wytrzyma. Przyjedzie jeszcze z drugim Dysonem, bo mówi, że go nie używa, więc będziemy się tutaj wentylować na przestrzał. Wieczorem jest przyjemnie na tarasie, ale w ciągu dnia to jest ostatnie piętro, więc ja mam już nad sobą dach i mam wrażenie, że to gorąco po prostu idzie stamtąd jak szalone, więc jestem pozasłaniana. W sypialni jest noc, bo są zasłonięte zasłony, żeby się nie grzało. Natomiast nadal jest ultra gorąco. Ten bałagan, idę wywalić ten karton w Dysonie, bo mi tutaj drażni, że leży tak przy drzwiach. I idę do Żabki po lód, po dużą ilość lodu. I tak, no, młody nie wychodzi do 15 na pewno, bo wczoraj popełniłam ten błąd i byliśmy na szybkim siku w ciągu dnia i to był później dramat. Musiałam go zimną wodą polewać, myślałam, że po prostu to będzie już koniec. Dlatego pojechałam szybko po tego Dysona. Teraz go odpalam na maksa, niech tutaj teraz jest wyłączony, bo by buczał strasznie i huczał w tle. Da nam to trochę ulgi, ale powiem wam, że jak będę miała swoje mieszkanie, to klimatyzacja jest w nim konieczna. Konieczna. W ogóle bez zastanowienia się, bez mrugnięcia okiem mogę spać na gołym materacu, mogę, nie wiem, nie mieć jakichś sprzętów kuchennych, ale klima musi być. Chciałam wam pokazać taki zestaw, który ostatnio bardzo, bardzo, bardzo lubię. Tak tam leży ten karton do wyrzucenia. To są dwa produkty, których używałam też solo, ale stwierdziłam, że spróbuję je połączyć i uważam, że ten efekt jest rewelacyjny. Balsam z Wielendy to jest moje drugie opakowanie, bardzo go lubię. On ma bardzo, bardzo, bardzo delikatny zapach, prawie niewyczuwalny. Ładnie tą skórę nawilża, nie jest drogi. Normalnie kosztuje chyba 22 zł, a w promocji czasami można go gdzieś tam w Hebe czy w tego typu sklepach za 16-17 zł kupić. Tu jest niby jakieś złoto, 24-karatowe złoto, olej z opuncji figowej. Ile tutaj
jakby to nie ma znaczenia. Sam produkt mi się super sprawdza. Mam produkt z serii z Liren, którą bardzo lubię ich samoopalacze, pianki, musy, mgiełki. Uważam, że naprawdę to są bardzo udane kosmetyki, ale to daje tak piękny efekt. To jest rozświetlający złocisty krem do twarzy i ciała. Nadaje złoty blask i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Natomiast jak użyję tego samego Soté, to to jest bardzo, bardzo mocne, ale ja po prostu robię tak, że rano daję kilka pompek balsamu na rękę zwykłego, daję odrobinę tego, mieszam to... Mały wypadek, bo spadł mi telefon, aparat, który stoi na szklance, taki mega cienkiej, że to się nie zbiło, to jest cud. Szybko Wam dokończę. To daje piękny efekt razem, subtelniejszy niż użycie tego samego. Natomiast zobaczcie, tylko dałam taki kadr, żeby Wam to pokazać. To wychodzi w takiej lekko, jakby ta konsystencja, kolor jest taki trochę brązowy. To nie spowoduje, że będziecie miały opaloną rękę, skórę, czy tam po prostu ten fragment ciała, gdzie tego użyjecie. Ale daje piękny, taki piękne rozświetlenie. Nie ma drobinek. Zabiorę to tutaj, dam może na rękę. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć, no mam nadzieję, że tak. Początkowo jest trochę ta skóra brązowa, ale to zaraz zejdzie. Natomiast pięknie odbija światło, pachnie kokosem. Dla mnie pachnie w ogóle wakacjami, takim olejkiem do opalania. Pięknie odbija światło, bardzo ładnie wygląda wieczorem. Jak jesteście, wiecie, gdzieś, jak jest takie trochę delikatniejsze światło, świec czy w restauracji. Ale w ciągu dnia też się tak mocno, jakby nie jest, to jest taka drobinka delikatna, to nie jest taki, wiecie, chamski brokat. Bardzo to lubię, a to połączenie razem uważam, że jest świetne i daje piękny efekt na skórze. Nogi wyglądają w tym mega do schrupu. Wracam właśnie z siłowni, zaparkowałam samochód na parkingu pod mieszkaniem, ale chciałam Wam pokazać, bo wczoraj kupiłam też coś takiego z firmy Rituals. To jest zapach do samochodu. Miałam kiedyś coś bardzo, bardzo podobnego z Zary Home, ale tam to było beznadziejne i pachniało jeden dzień. To kupiłam wczoraj, na razie zapach jest wyczuwalny, jak będzie dalej to zobaczymy. Kupujecie jakby ten pierwszy taki zestaw, nazwijmy to startowy, to jest to drewniane coś. W środku tutaj mamy takie plastikowe zapięcie, zamknięcie z takim dzióbkiem, które się tutaj, zaraz patrzycie, będziemy tutaj wczepiać, tak jak wcześniej. No i to trzeba wyciągnąć, pod spodem są takie wkłady. Kupując to na początku, kupujecie właśnie to coś, plus dwa wkłady, są różne zapachy, jest ich kilka, one są takie jak te wszystkie serie jakby tak samo pachną. Ja mam jakiś taki męski, ale ten zapach jest ładny, podobał mi się. I to kosztuje, większość zapachów kosztuje 99 zł, w sensie tych zestawów. Są jakieś dwa zapachy, które są niby z jakiejś takiej, nie wiem, kolekcji premium czy coś takiego i one wtedy kosztują chyba 105. Później kupujecie już samo uzupełnienie, czyli sam ten zapach, nie trzeba wymieniać tego. Ciekawa jestem, jak to się na dłuższą metę sprawdzi. Na razie jest ok. Ale zobaczymy, dam Wam znać, bo naprawdę ja strasznie nie lubię tych wszystkich takich, wiecie, choinek zapachowych i tego typu rzeczy. Zobaczymy, jak będzie z tym. I to też, no nawet się tak strasznie tutaj nie rzuca w oczy, więc na razie jest okej.